Cześć, z tej strony Najracht i witam Was w kolejnym odcinku, gdzie dziś Wam zaprezentuję gadżety, które można kupić swojemu chłopakowi z okazji Dnia Chłopaka. Pomysłów na prezenty mam aż 8, więc wybierzecie sobie jeden z tych 8, który myślicie, że najbardziej by pasował do Waszego chłopaka. Oczywiście tutaj do męża, czy powiedzmy do narzeczonego, bądź kolegi. Wiemy, o co chodzi. A powiem Wam, że rzeczy są naprawdę ciekawe, więc myślę, że warto jednak oglądać do końca. Na sam początek lecimy z plakatem z drapką, czyli jest to 100 gier Scratch of Bucket List. Jest ich aż 100 różnych zdrapek. Już Wam prezentuję, jak to wygląda. Jest to naprawdę ciekawe. A sam tego jeszcze nie otwierałem. Są tutaj gry takie jak FIFA, Rayman, Sonic, albo The Simpsons, Angry Birds. Zobaczymy, jak to wygląda, bo sam jestem ciekaw, czy znajdziemy tutaj choćby Minecrafta. Bo może Minecrafta znajdziemy. Mamy takie pudełeczko, oczywiście. Tutaj mamy nasz plakacik. Bierzemy i zdejmujemy naszą gumkę. O, uwaga. O, proszę, gumko. No i pięknie, i zeszło. I mamy tutaj najpierw taką kartkę, żeby przypadkiem nic się nie zdrapało. O, no i tak to się prezentuje. Sprawdźmy, czy jest Minecraft. Sam jestem ciekaw, czy jest Minecraft. Jesteś? Jest Minecraft, moi kochani, jest Minecraft. I co? Może Minecrafta spróbujemy. Wziąłem sobie super przedmiot do zdrapywania. Jest to mianowicie linijka. I musimy znaleźć teraz z powrotem Minecrafta. O, tutaj jest Minecraft. Dobra, i uwaga, sprawdzamy Minecrafta, jak się prezentuje nasz Minecraft. Jest to w sumie fajny pomysł dla chłopaka gamera. A przyznam, że... albo można w sumie kupić taki plakat dla swojego chłopaka gamera, bądź mężczyzny, bądź kogoś, kto jest płci męskiej, nawet jako prezent na urodziny. I w gry, w której już grał, może sobie zmazywać, a gry, w której jeszcze nie grał, niech zostawi i nie zmazuje. Więc wiecie, sprawdzimy po prostu, kto jest jakim maniakiem i ile już gier grał. Ja tutaj to sobie zmarzę do końca, żeby Wam ładnie zaprezentować, jak to wygląda. Come on, come on. Pięknie. Pięknie! Moi kochani, Minecraft prezentuje się w oto ten piękny sposób. Jest to wojownik Steve, który krzyczy. Fajnie zaprezentowane, bo myślałem, że to będzie Minecrafta po prostu obrazek, wiecie, jaki mamy na komputerze, na pulpicie, a jednak nie. Jednak to są po prostu randomowe scenki, randomowe postacie z gier, które chcemy sobie zdrapać. Więc myślę, że taki prezent jest naprawdę fajny. Dużo takich prezentów widziałem, gdzie można zdrapywać na przykład miasta, gdzie byliście, kraje, nie tylko. Ale to jest coś innowacyjnego, fajnego, coś nowego, a w szczególności coś, co trafia do każdego chłopaka. Bo w sumie ja bym sobie taki mógł, nawet dla zabawy, wszystko zdrapać bym mógł i następnie bym sobie powiesił gdzieś na ścianę, w obramówkę i powiedział: dzieci moje kochane, kiedyś grałem w taką grę jak Minecraft. Coś wie, że raczej to do starości nie umrze. Bo ta gierka jest ciągle, ale to ciągle na propsie. I uwaga, żeby to teraz zamknąć, bo chyba nie zwinąłem tak, jak to powinienem. Kolejną rzeczą niesamowitą jest budzik gracza, a dokładniej jest to budzik w kształcie Game Boya. Tak się on prezentuje, w pudełeczku oczywiście. Budzik jak budzik, możemy ustawić godzinę, datę, alarm i w sumie fajnie to ma wyglądać. Otwórzmy sobie pudełeczko i to z niewielkim trudem. I uwaga, hop, hop, hop. Plastik u góry wyjmujemy i naszego Game Boya również wyjmujemy, który fajnie wygląda, przypomina takie stare Game Boya i też pewnie można wszystko tutaj ustalić. Uwaga, zdejmuję naszą klejącą się część. Siup. No i tak się nam prezentuje nasz Game Boyowy ekranik. Z tyłu było takie wejście, gdzie można było pykać, ale fajnie, co się tak można nacisnąć. Jest oczywiście Select, Start, BA i przycisk tył, przód. Oczywiście mamy instrukcję również, w której mamy podane pewnie wszystko, jak co się robi. Ale jest jeden minus.
niestety nie będę miał jak tego zaprezentować, jak to brzmi, ponieważ nie mam baterii. Baterie musimy dokupić i są to dwa razy AA, a ja nie mam jak niestety tego wam zaprezentować, ale myślę, że to jest między innymi tak jak każdy inny budzik działając, tylko że z fajnym podświetlaczem, bo tak jak widzimy tutaj z tyłu, ten podświetlacz tak się prezentuje. No i wiecie, można sobie postawić gdzieś obok biurka gracza albo obok łóżka gracza i możemy czekać, aż budzik wybije nam odpowiednią godzinę bądź odpowiedni dzwonek nam wybije. Pewnie takie samo pikanie jak wszędzie indziej, ale za to designerskie przedstawienie. Więc myślę, że dla kolejnego, że tak powiem, chłopaka, który jest zafascynowany graniem bądź ma fajne, dobre wspomnienia, między innymi z graniem na Game Boyu, to możecie to kupić. Śmiało. Naprawdę nie owijam w bawełnę. Kupujcie. Czemu nie? Oczywiście wszystkie ceny każdego produktu macie podane na stronie internetowej Toys for Boys, którą macie w opisie. I tam was serdecznie zapraszam. Ale tutaj schowam już i lecimy do kolejnej rzeczy, którą chcę wam zaprezentować jako pomysł na prezent z okazji Dnia Chłopaka. No i znowu dla wszystkich śpiochów mam kolejny budzik, ale to już nie jest dla chłopaka, który gra na komputerze, tylko dla chłopaka, który już się bawi w siłowni i w całą resztę, czyli chodzi, trenuje, a mianowicie jest to budzik Packer, czyli jest to po prostu odważnik, nie odważnik, a hantelka mała, która prezentuje nam budzik. Po bokach są wyświetlacze, ale zobaczmy, jak to się prezentuje w środku, bo tego jestem w sumie ciekaw. Nie opakowania, instrukcje też mam oczywiście podaną. Też dwie baterie, ale AAA. Już nie jest podwójna jak w poprzednim budziku, tylko trzy razy A. Aktualną godzinę alarm nie umilknie, dopóki nie wykona się 30 powtórzeń. Cyfrowy wyświetlacz LCD, podświetlanie w nocy. Pewnie też potrzebuję tej baterii, jest to 10 kg, tutaj pokazuje, ale nie, to nie jest 10 kg, spokojnie, więc super siłaczem trzeba być. Tutaj zdejmujemy z tej strony oczywiście pokrywkę i tutaj wkładamy potrójne AA, dwie baterie potrójne AA i mamy tutaj mode i set przyciski, tak samo jak i włączenie alarmu i wyłączenie alarmu. Fajnie to wygląda, tutaj mamy cały wyświetlacz. W różnych kolorach to można kupować, więc też w sumie spoczko sprawa. Oczywiście to jest cała instrukcja, ale nie mam co wam czytać. Jak kupicie, to będziecie mieli wszystko fajne poręcze. Naprawdę przyjemnie się tak ustawia. No też budzik po prostu sobie stoi. Ktoś pomyśli, że do ćwiczenia tutaj godzina i zdziwko. Jeśli będziemy chcieli wyłączyć zwykły alarm, trzeba podnieść hantelkę, więc tutaj, jak mówię, jest śmieszne użycie. Jeżeli alarm będzie nam bipczeć, to rano musimy się zmusić i podnieść hantelkę, żeby wyłączyć alarm. A to jest akurat fajne. To jest naprawdę fajne. Pierwszy raz takie widzę coś, więc jeśli używamy budzika w trybie ćwiczeń, musimy unieść hantelkę 30 razy, trzymając go tak, żeby raz był w pozycji pionowej w kierunku podłogi. Kozak! Zmuszamy do ćwiczeń. To jest dobre. Wasz chłopak nie chce się ruszać, gra na komputerze, bo między innymi bądź siedzi i ogląda telewizję. Dziewczyny, kupujcie. Chłopak będzie musiał ćwiczyć, żeby wyłączyć budzik. Ale przechodźmy do kolejnego. A tak jak wam mówię, baterii nie mam, więc nie mam jak wam tego zaprezentować. Ale jak widzicie, fajny pomysł na prezencik. Oczywiście zapomniałem dodać, że wszystko jest w instrukcji. Jak powinno się trzymać, co powinno się robić. Na opakowaniu w instrukcji, więc jeżeli chcecie, to sobie czytajcie, sprawdzajcie i mówię. Przemyślany, fajny pomysł, coś oryginalnego, nieoklepane rzeczy, to się liczy w prezencie, a nie to wszystko, co kiedyś już się dawało. Trzeba mieć pomysły, więc oglądajcie do końca, bo może jeszcze coś was zainteresuje. Kolejna rzecz już jest trochę lżejsza i mniejsza, a mianowicie jest to dla smakoszy herbaty, bądź kawy, bądź osób, które po prostu interesują się instrumentami, muzyką jakąś rockową i nie tylko, bądź klasyczną, gdzie instrumentem przewodnim jest gitara. Otóż mam wam do zaprezentowania trzy gitary, three guitar spoons, które... Chyba trzy, a może jedną? Nie trzy, ale kozacko wyglądają. I są to trzy gitary. Tak jak widzicie, wszystkie są zapakowane, ale oczywiście rozpakujemy, żeby wam pokazać, jak to wygląda. I proszę cię też... O, pięknie. Słuchajcie... O, rewelacja.
trzy gitary. Są to trzy gitary rockowe i są to łyżeczki do mieszania. Są w różnych kolorach, tak jak widzicie. Każda inna, jaśniejsza, to znaczy ciemniejsza, jaśniejsza, no i taka kolorowa. Fajne, jeżeli wasz chłopak jest, powiedzmy, gitarzystą, lubi instrument gitarę, bądź jakiś zespół go po prostu gitarowy zainteresował, to też to jest dobry pomysł. Nie, to jest metal, to jest zwykły metal, ale genialnie są zapakowane, a robią też wrażenie, naprawdę fajne wrażenie robią. Wyciągnijmy sobie jedną dla sprawdzenia, żeby kolejnych nie dotykać paluszkami. I proszę tutaj, uwaga, o! Pięknie, SUS 304. Taka oto jest łyżeczka, fajnie się odbijam z tyłu. I jest leciutka do mieszania herbaty, fajna jest. No, raczej tutaj nie będziemy dużo nabierać na tą łyżeczkę, jedynie jest do mieszania. Chociaż w sumie nie jest jakoś głęboka, ale na szerokość zawsze się sprawdzi. I są... Też to jest kolejny pomysł, nigdy bym nie wpadł, żeby zrobić takie łyżeczki. Widziałem łyżeczki jakieś tam z Anglii czy coś, ale takie gitarowe, których oczywiście wszystkie informacje macie na stronie internetowej Toys for Boys, to nie widziałem, a fajnie wymyślony ten pomysł. No wiecie, tak jak wam mówię już kolejny raz, jeżeli wasz chłopak czymś się interesuje, to strzelajcie to, co go interesuje, bo niektóre dziewczyny nie mają pomysłu i wpisują, co kupić chłopakowi. I wyskakują wam najbardziej oklepane rzeczy, a wystarczy wejść na stronę Toys for Boys i tam macie Toys for Boys, jak sama nazwa wskazuje, zabawki dla chłopaków. Wszystko znajdziecie. Wszystko i myślę, że na akurat dzień chłopaka to nie ma żadnego problemu z tym, żeby coś znaleźć interesującego. Sam moim siostrom podeślę pomysły na parę przedmiotów, które już w sumie dziś prezentowałem na odcinku. No i coś, w czym się zakochałem, bo jestem tego wielkim fanem. A mianowicie chodzi mi o kapcie Star Wars. Niedługo wychodzi premiera Star Warsów, ostatniej części, więc myślę, że ten produkcik kupuj się póki można, bo chyba będzie wyprzedawany jak ciepłe bułeczki. Co w nich jest rewelacyjne? Napis. Star Wars są mięciutkie. Rozpakowywać ich nie będę, ale są w stylu Darth Vadera, czyli jednej z głównych postaci oczywiście Star Warsów. Z tyłu mam oczywiście rozmiary napisane, te to są od 42 do 45 i co dodatkowo jest? Lewy kapeć ma brzmienie. Można się w tym zakochać. Oj, uwierzcie. Dla każdego fana Star Warsów, gdzie ja jestem wielkim fanem Star Warsów i uwielbiam Star Warsy, w szczególności trzecią część, ale nie powiem, kupiłbym i kupię je od razu. Muszę, bo są rewelacyjne. Teraz się przeprowadziłem, jak wiecie, i kapcie moje są zużyte, a przydałyby mi się nowe. I wiecie, no fajnie by było je dostać, no ale... Dostawać nie dostaję, więc musiałbym sobie je kupić. Ale są kozackie i można się w nich zakochać. Są milusie, przyjemne, a są ze Star Warsów, ludzie. Podeszwa też jest twarda i też nie, jest antypoślizgowa, więc nie poślizgniecie się nigdzie. A wchodząc na rejon w takich bamboszach, jesteście królami. Na serio. I to jest naprawdę tak podjarany tym, że no, oczywiście to wszystko z Disneya. Jestem mega podjarany tym. Ja bym sobie kupił. Na serio i sobie kupię. Muszę wam powiedzieć, że na serio sobie kupię. Darth Vader Sound Effect Mule Slippers. Jedna z większych rzeczy, które wam dziś zaprezentuję, mianowicie nie jest to dla chłopaka tylko, bo też będziecie z tego korzystać, jeśli to jemu kupujecie. Miejcie na to baczność. Chodzi mi o imprezowy dystrybutor. Moi kochani, nie wlewa się do tego ani coli, ani wody, ani soku. Do tego się wlewa piwo, wino i wódkę. Tak, to są trzy drinki. A piękna nazwa brzmi Drink for Boys, czyli napoje dla chłopców. Otwórzmy sobie, co to cudeńko nam zaprezentuje. Hop, 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 come on, otwórz się, proszę.
O, już dochodzę, już otwieram. Uwaga, pięknie, dobra. Och, rewelacja. Pojemność 950 ml. Solidne wykonanie, wygodna końcówka i łatwe czyszczenie. No chyba to jest najłatwiejsze po grubej imprezie, żeby łatwo było wyczyścić, a nie żeby coś się odkładało. Jeśli tutaj mogę z Toys for Boys rozmawiać, to czy mogę sobie to zostawić? Bo mieszkamy tutaj z innymi youtuberami i chcielibyśmy takie coś na imprezkę. Ej, tak, bo otóż, na samej górze widzimy taki piękny... To jest znaczek? Co to jest? Feel a rap. Feel a rap. To jest... Nie wiem. Coś jest w środku. Ale nie mam pojęcia, co jest w środku. To wygląda jak kostki jakieś śluby. Cieszę się jak dziecko to otwierając. Muszę wam to przyznać. Siu. Nie pomylcie tego z bongą. Bo... Bo śmiesznie to wygląda. Ale... Kozak. Mamy miarkę 950 ml. Tutaj, tutaj mamy nasze tankowanie, naciskamy i spuszcza się nam blokada i możemy lać do pełna. A tutaj wlewamy od góry napój, zamykamy, przekręcamy i lejemy do pełna. Kochani, ale to jest kozackie, tak jak... A, i można tutaj to jeszcze odłożyć. Czekajcie, może to otworzę, żeby nie było... Otworzę. Kurczę, kozak. O, widzicie? To jest taki przycisk. Tak jakbyśmy tankowali do pełna dosłownie. Możemy jakieś drinki dzięki temu robić. To jest naprawdę spoczko. I zobaczcie. I trzyma się. I naprawdę się trzyma. I jest to kozacko zrobione. Nawet na tym można. Na wszystkim to sobie można trzymać. Nawet tak, nawet w ten sposób. Ale to jest przeznaczone do tego trzymania. No... Naprawdę kozak! I widzicie, tutaj jest na dole jeszcze jakiś pojemnik, tak? Coś tutaj jest na dole, żeby się to trzymało jak najbardziej. I tutaj wlewamy napój i sobie potem lejemy do naszych pojemników, browarów czy tym podobne i uzupełniamy. Koks! Na serio, na imprezę? Tak by to wszystkich gości zachwyciło. Nawet zobaczcie, możecie to kupić. Nawet nie dla chłopaka. Kupcie sobie to samemu i na imprezach możecie dziewczyny nawet, wszystkich chłopaków i gości częstować napojem z waszego, że tak powiem, dozownika alkoholowego. I już powoli się zbliżamy do końca, zostały jeszcze tam dwie rzeczy, mianowicie jedną z nich jest to zegar automaniaka Mercedes. Zegar prezentuje się w oto... nie, to jest pudełko, nie zmylcie się. Oto ten sposób. Tak. Dla fana motoryzacji, dla fana czterech kółek i nie tylko, pokazujący nam cały licznik. Naprawdę jest fajny. Jedynie osoba musi się znać oczywiście na godzinach, żeby tutaj się nie pomylić przypadkiem. Bo jeszcze popatrzy i jakiś koszmar potem będzie, że jechała samochodem we śnie i się rozbiła i pojadąc 260 nagle. Ale tak jak mówię, oczywiście metalowa jest obudowa, taki plastik, szkło i tutaj, żeby to odczepić, bym musiał tutaj odkręcać, a na pewno tutaj są do tego po prostu baterie AA, podwójne AA, więc tutaj się nie bójcie, żeby wszystko działało. Dwie oczywiście wskazówki, łatwo do nastawienia, mamy podane kilometry na godzinę, oczywiście od 20 do 260, no i przebieg 93 000 km, 733. No to trochę już on przejechał. Ale kolejne kilometry możecie zrobić wy z nim, u siebie w pokoju. Zobaczymy, ilu dobijecie. No i oczywiście trzy stadia. Pierwsze, drugie i trzecie. Osobiście nie jestem fanem czterech kółek, ale jakbym miał kupować dla jakichś chłopaków moich sióstr, to bym myślę, że w sumie pomyślał nad kupieniem takiego czegoś, bo każdy facet w sumie lubi cztery kółka. No, a jak jeszcze Mercedes? Wiem, o co chodzi. No i moi kochani, ostatnia rzecz, ale wiecie, ostatnie przeważnie są najlepsze. A ostatnią rzeczą, jaką dziś wam zaprezentuję, jest to, moi kochani, kubek. Wracając do starych czasów, Nintendo Mario.
Heat Change Mag Nintendo Mario. Otóż, jest godzina pierwsza w nocy, a ja za bardzo po ciepłą wodę nie pójdę. Ale, tak jak wiecie, ciepła woda w tym przypadku z tym kubkiem powoduje, że na ekraniku naszego kubka pojawi się gra Mario Bros. Tak to się prezentuje. Oczywiście, tak jak widzieliście, tak jak w naszym Game Boyu, który wam dziś zaprezentowałem, możemy wrócić sobie do starych czasów i jeżeli nalejemy gorącą wodę do tego miejsca, to wyskoczy nam oczywiście gierka Mario Bros. Thank you Mario, o Daisy, bo uratujemy naszą księżniczkę. Chociaż nie wiadomo, sami musicie to sprawdzić kupując to. Ja wam nie będę spoilerować, ale kubek też fajny. Pojemność taka jak zawsze, czyli nie powiem wam, bo sam dwie, nie wiem, to będzie coś około 300, chyba 400. Nie chcę wam skłamać, więc też nie będę wam mówić. A tutaj na opakowaniu nigdzie tego nie ma. Musicie sami mi powiedzieć, sprawdzić, nalać i sprawdzić, ile to ma. Ale jest oczywiście z materiału, który szybko się nie będzie niszczył. Plus łatwy do umycia w środku, nie ma żadnych zakamarków. A daje nam dużo frajdy, bo ten ekranik będzie nam pokazywał tutaj chyba inną scenkę i tutaj inną scenkę, więc musicie, no mówię serio, naprawdę sprawdzić i mi napisać pod tym odcinkiem, jak kupicie już taki kubek, swojemu chłopakowi, swojemu mężowi, czy komu tamkolwiek, nawet koleżance, koledzy z klasy, powiedzieć, co prezentują te obrazki, bo sam jestem ciekaw, a wiecie, nie zawsze się wierzy temu, co jest na opakowaniu. Więc to było na tyle z dzisiejszego odcinka prezentów, pomysłów na prezenty z okazji Dnia Chłopaka. Było ich 8, napiszcie, który najbardziej wam się spodobał i który byście kupili, bądź sami byście chcieli. A ja wam dziękuję za to, że oglądaliście, zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał i trzymajcie się do kolejnego odcinka, który będzie już niedługo, więc wyczekujcie, a zostawiam dzwonek na tym kanale. Oczywiście się dowiecie o kolejnym odcinku, gdzie zaprezentujemy kolejne gadżety. A czy to gamingowe, czy to dla chłopaka, dla dziewczyny, kto wie. A ja dziękuję, trzymajcie się do kolejnego materiału i do zobaczenia. Pa, pa.